Hejoszko. Hejoszko? No, hejoszko. Hejoszko, no. Joszko. Kiedyś było hejo? Hejo? Heja? Heja i hejoszko teraz. Hejoszko. No, tak sobie powiedziałam i hejoszko. Kiedyś było jeszcze elo, hello. Elo, właśnie. Elowina. Ile już miałyśmy tych przywitań? Dobra, dzisiaj Elowina. Jest jak hejoszko? Hejoszko. Nie będzie, że hejoszko, bo hejoszko brzmi tak trochę bardziej staropolsko, a dzisiaj znowu przenosimy się do... Chociaż nie do starej Polski, ale do pewnych rzeczy, które są związane ze starą Polską, można tak powiedzieć. Ale najpierw powiemy, kim jesteśmy. A, okej. Okay. Jestem człowiekiem. Znaczy, nie. Kim jesteś dzisiaj w naszym podcaście? Dzisiaj jesteś kulturką. Okej, ale tak normalnie to, na co dzień jestem człowiekiem. Obok siedzi druga kulturka, która się nazywa Maja, a po... I też na co dzień jest człowiekiem. Też na co dzień jest człowiekiem, mam taką nadzieję. A na przeciwko siedzi mama. Mama, która też mam nadzieję jest człowiekiem. Kulturki. O jakiej książce dzisiaj porozmawiamy, dziewczyny? Sakiewko potrząśni. Nie, Wiedźmin jeszcze nie dzisiaj. To jeszcze trochę czasu minie, zanim przeczytamy Wiedźmina. Ale sakiewką potrząśni. Sakiewko potrząśni z książkami. Czy to tak, nam dzisiaj wylatuje? No co nam dzisiaj wyleciało z sakiewki? Dzisiaj nam wyleciało Tajemnica Ognia. Tajemnica Ognia. Autorstwa? Sylwii Bereniki Mistrzów. Katarzyny. Bereniki Mistrzów. Bereniki Mistrzów, właśnie. Trzecia część. Cyklu? Klub Kwiat Poproci. A dlaczego? Jakie dwie poprzednie, przypomnijcie, się nazywały? Tajemnica Domu w Bielinach i Tajemnica... Dąbrówki. A teraz trzecia jest Tajemnica Ognia. Bardzo tajemniczy tytuł. Musimy przypomnieć bohaterów, słuchajcie. Ja chcę przypomnieć bohaterów tym razem. No tak, jest rodzeństwo Lipowskich. Bogusia, Leszek, Dąbrówka i Tosia. Jest właśnie... Oni mają klub Kwiatów Paproci. No, trójka rodzeństwa. Bogusia, Leszek i Tosia. I jeszcze... Gard. I jeszcze Gard w tym klubie. Kim jest Gard? Gard to jest taki ich kolega. Jest synem Szeptuchy i... Wróża. I Wróża. No, Mieszka pierwszego. Przypomnijmy właśnie, że to jest... To się dzieje w czasach współczesnych, ale z takim założeniem, że co? Że nie było... Że Mieszko nie przyjął chrztu. Tak, czyli że... Nadal w Polsce są wierzenia słowiańskie. Czyli, że istnieją na przykład szeptuchy i wróże i demony i bogowie właśnie słowiańscy. O, pradawni bogowie! Tak. To żeby lepiej się wdrożyć w ten klimat... Może weźmiemy książkę, już. Najlepiej, bestiariusz też, tak, ale żeby lepiej się wdrożyć w ten klimat, no to wiadomo, warto zacząć od części pierwszej. Także jeśli ktoś słucha odcinka dzisiejszego, to polecamy Wam jednak wrócić do odcinka pod tytułem Tajemnica Domu w Bielinach. Oczywiście. I również polecamy Wam zacząć jednak tą serię po kolei, tak, czytać po kolei, bo wtedy jest chyba najłatwiej zrozumieć, co się dzieje w kolejnych częściach. No, to znamy już bohaterów. Nie, jeszcze ich babcia, ich mama, ich pies. A, rodzice. Oni nie mają babci. Oni mają taką ciocię. Ciotkę. Pamiętam ciotkę z poprzedniej części. No, ale w jakim czasie dzieje się teraz akcja? Teraz w takim czasie przed szkołą. Takie wakacje. Czyli co, wakacje, ale bardzo koniec późne. Wakacji. Tak. Taki sierpnia. Końcówka sierpnia. Końcówka sierpnia, czyli dzieciaki się już przygotowują powoli do szkoły. Tak? No i co się tam dzieje? Co? No ogólnie, no to dzieci chcą rozwiązać tajemnicę, dlaczego Gad może robić ogień, tworzyć ogień. Bo ogólnie to odkrywają właśnie różne z tego związane rzeczy, ale... O,
Okay. Rodzice Garda nie chcą mu powiedzieć, bo mówię, że jest jeszcze tylko dzieckiem i to za duża odpowiedzialność. A ile Gard ma lat? Ile Gard ma lat? 12. No, tak? Chyba nawet 12 albo 13. Dobrze, no to czyli mamy Garda. Gard ma tajemniczą moc. Na czym to polega? No, przyciska sobie palce i leci ogień. I się pojawia ogień. Nie, tylko on ma na palcach ogień. Na palcach, na końcówkach palców ma ogień. Puf! Puf! Coś w tym stylu, ale chyba jednak to troszkę spokojniejsze jest pojawienie się tego ognia. No i on jest bardzo ciekawy, skąd mu się to wszystko wzięło. Rodzice nie chcą mu powiedzieć. A dlaczego? Bo jest za mały. Tak mu przynajmniej mówią. Są bardzo tajemnicze, ale dzieciaki postanawiają mu pomóc, tak? Dowiedzieć się, skąd on to ma. No i co się tam dzieje wokół tego? No, ogólnie czytają w różnych czterech księgach, pytają różne demony. A Tosia, pytają demony? A Tosia wychowuje sobie wychowajca. Takiego dobrego demona. Chodzi w tym o to, że trzeba mieć pierwsze jajko czarnej kury, jakby pierwsze, które ona zniesie, i trzymać je tydzień pod pachą i się nie myć. Nie myć się? No. Tak. Ale to jest przepis na chowańcu? Tak. I nie może ci wypaść jajko spod pachy. Przez 7 dni w tygodniu. Naprawdę? I ona cały czas musi tak trzymać te jajko pod tą pachą? No to niezła gimnastyka, powiem wam. Nie, to wszystko musi robić lewą ręką, tak? Czy pod lewą może trzymać? Pod lewą może też. A może, tak? Nie, no bardziej. Dobra. I ona to, jej się udaje to, tak? Mhm. Okej. Okay. Wygląda jak mały kurczaczek. Tylko, że taki trochę jakby czarny. Czyli też jest tutaj taki wątek poboczny. Tosia, tak? Mhm. Hoduje chowańca. A chowaniec co to jest w ogóle? To jest taki demon, dobry, który jakby sprząta trochę, jest takim sprzątaczem. Takim musimy wyhodować chowańca. On jak to powiedzieć, chowa się za chominkiem i tylko za troszkę jedzonka i mleczka jakby pomaga w domu. Wspaniale, możemy wyhodować sobie chowańca? To mamo... No to mamo, ty hodujesz. Nie no, wy pod pachą, a... Ja zdobędę jaja czarnej kury. Nie! Ty pod pachą. Dobra. No to jest wątek poboczny. Jak Tośka chowa sobie chowańca. Tak. A główny wątek to jest jednak poszukiwanie źródła mocy Garda. No i powiedziałaś, Ola, że oni czytają różne książki, rozmawiają z demonami. Tak, jest jeszcze taki drugi wątek, ponieważ dwójka dzieci z różnych miast zniknęła. O, to też ciekawy wątek, ale co gdzieś tak... Ej, wiesz, bo by się to kojarzy ze zwiadowcami, bo tam też w jednej części dzieci znikają. Ale zniknęły? Jak w ogóle zabrali, ktoś się porwał. Ktoś się porwał. Nie, zresztą, to są dzieci z takich domów, które po prostu je tam bili i w ogóle, że jakby... To jakby nikogo nie dziwiło, że uciekły z domu. Ale co, tam była przemoc w tym domu, tak? Że ktoś... No zresztą ci rodzice... Nieprawda. Nie? Ona jakieś kłamstwa mówi, to jej się pomieszało pewnie z zwiadowcami. Tam to był normalny dom, on sobie gdzieś poszedł i ktoś lub coś go porwało, a i tak samo z dziewczynką jedną zrobili i na festynie jednym żniw, że nie wiadomo co lub kto to był, a wiele osób podejrzewało, że to był jakiś demon. Mhm. No w każdym razie znikają dzieci, tak? Bo mi się pomyliło ze zwiadowcami, gdzie był ten, który zakrada się nocą, który nazywał się ten, który zakrada się nocą. Aha, okej. Okay. No w każdym razie tutaj też jest porwanie dzieci, tak? I sprawa się wyjaśnia, ale nie powiemy wam jak. Ale jest też kolejna tajemnica. Wróćmy do tego Garda, bo jestem bardzo ciekawa tego, co Ola powiedziała, że oni szukają w różnych książkach, tak? No, takich starych księgach, takich zakazanych. Oni wiemy, że tam często do bestiariusza też zaglądają, prawda? Tak, to Tosia ma bestiariusz. No właśnie. Nie, od cioci Mirty. Co to jest bestiariusz? Ja wiem, ja mam bestiariusz. Bestiariusz to jest taka specjalna księga, gdzie są różne demony. Opisane. Na B, na A, na F. Wszystkie demony zasadnicze. Wszystkie, na przykład... To jest taka książka, w której są opisane wszystkie... Na przykład południce. Demony. Albo tak. Baby cmentarne. Na przykład. I bestiariusz słowiański to jest książka, w której są wszystkie demony słowiańskie. Tak. I to jest bardzo... Takie stwory, demony, różne. Bajki nawet są. Tak.
i one tam jest opisane, jak one wyglądają, tak, co one robią, czy są mamuna, złe, czy są dobre. No i anioły. Miała, tak? Taki bestiariusz. Mhm. Ja też taki mam. Tak. I tam się dowiadywali. Ale powiedziałaś, że jeszcze rozmawiali z demonami. Jak można rozmawiać z demonem? No normalnie, jak człowiek. Ale co, trzeba wywołać takiego demona? Tak, jak on tak, mleczkiem. Mleczkiem? Mleczkiem. To każdy demon jest przyciągany mleczkiem? Nie, tylko takie demony domowe. Dobre. Domowe, a. One co, lubią mleczko? Na przykład licho. I tak? I wezwali licho na przykład i się pytali? Nie, bo licho jest złe. Ale nieprawda, licho jest dobre. Nie, licho jest złe. Chyba. Małe licho jest dobre. Małe licho, ale normalnie licho jest złym demonem. No. Nie, jest dobry, bo to sprząta dom. Nie, Ola. Nie? Licho nie, ale licho nie mieszka w domu. Dobrze, powiedzmy sobie najpierw o tym, z jakimi demonami rozmawiali. Z takimi... to były jakieś takie udemony, to takie były małe, które właśnie mlekiem ten... Tak, chyba bije... Czekajcie. One były w kominku głównie. Bije... Nie, to były na U. I... Ola, bije, ja wiem. I one właśnie, bo wszystko się właśnie dzieje tak jakby wokół Boga Ognia. Skar pomoc. Jak się nazywa Bóg Ognia? Sfarożyc. Tak? I chodzi o to, że właśnie ta... O! Ubożęta! Oni właśnie spotkali te ubożęta i one były tak jakby... One słuchały się Sfarożyca i one tak jakby one podsłuchiwały ludzi i przykazywały Sfarożycowi. Mhm. Ale tylko pod cieniem. Mhm. I one nie mogły. One ginęły w świetle. Bardzo ciekawe są i te. I właśnie ta babcia udawana też szeptucha. Tego garda miała taki jeden Baba Jaga. Biały. Wszędzie wszystko było białe i miała wszędzie lampy, żeby żaden światło. Żeby nikt nie mógł wejść, żaden nikt nie mógł wejść. Żeby nie podsłuchiwały te ubożęta. A, żeby się tak trzeba było chronić, tak? Przed ubożętami. Bardzo ciekawe, powiem wam. I te słowiańskie wszystkie mitologie, to jest tak ciekawe. Ale ja wolę chyba greckie i rzymskie. Wiem, Maja jest miłośnikiem też greckich i rzymskich, no ale słowiański bestiariusz też ma. Ma. I też ją to interesuje. Posiada. W ogóle historia jest to bardzo ciekawa też. Książka też polecamy, bo są piękne ilustracje i można sobie zobaczyć, jak takie... Ubożęta na przykład wyglądały. Ja chyba wiem. I co? I dzieje się tam, oprócz tego, że jest to dochodzenie, to dzieje się wiele ciekawych historii, tak? Mhm. Są jakieś przygody? Tak. Na przykład jak kradli śliwki, albo jak gard był u nich na nocowaniu. Kradli śliwki? Tak. Ale jak kradli śliwki z sadu? Na szaberek poszli? Jakby Leszek poszedł z takimi kolegami z piłki nożnej, a tak naprawdę to Leszek nienawidził śliwek. Aha. Poszedł na śliwki, a nie lubił śliwek. Poszedł tylko dlatego, że on nie chciał wyjść na takiego niezdarę przed tymi chłopakami. Bo on nie miał żadnych kolegów i chciał sobie znaleźć kolegów. I ty chciał im tak zaimponować, żeby pójść z nimi na szaperek na śliwki? Tak. Oj, to chyba nie jest dobra droga, żeby szukać znajomych, co? Bo oni zawsze w ostatnie tygodnie przed szkołą, właśnie po meczu, chodzili na śliwki do Omar. On się chyba nazywał Malinowski. Do Malinowskiego? Nie, tylko nie Malinowski. Maciejowski. A może Maciejowski. Ale już się było, że to może... Już było blisko. Maciej Maciejowski. Ojeju, to straszne! Tak, no to nie jest dobry sposób, żeby znaleźć sobie kolegów, tak? Imponować im, że jeśli tylko dlatego zdobywacie kolegów, to znaczy, że coś z nimi jest nie tak. Że im imponuje to, że idziecie z nimi na kradzież śliwek. No, ale oni po prostu powiedzieli, że jak jest dobrym piłkarzem, to nie może nie iść na śliwki. No widzicie. A on nienawidził piłki nożnej, ale śliwek. Czyli wszystko nie bardzo mu się podobało z tych rzeczy, które robili. No dobrze. Czyli mieli dużo przygód różnych, ciekawych, różnych akcji. Dorośli też tutaj grali ważną rolę, prawda? Tak. Trochę ściemniali czasami. Co wam się, dziewczyny, najbardziej podobało? Wszystko. Wszystko ogień, Sfarożyc. Bogowie. Takie
że jakby oni się przeprowadzili tak trochę do nowego miejsca, wszystko było takie nowe i dużo jeździli na rowerach po mieście. Ale do nowego miejsca? No, bo oni wcześniej mieszkali w mieście, a teraz się na wieś przeprowadzili. Ale no to już w pierwszej części się przeprowadzili. No tak, ale dalej... Ale to były ich takie pierwsze wakacje, tak? Tak. Na wieś. Się bali w szkoły. Bali się? Albo jeszcze nie byli w szkole. Nie, jeszcze nie byli w szkole. Oni się na początek wakacji i potem wszystkie części się działy w trakcie wakacji. Wakacje, a bardzo ciekawe. No, czyli tak w krótkim czasie się czyli kolejna będzie w trakcie roku szkolnego, no to nie możemy się doczekać w takim razie. Miejmy nadzieję, że się pojawi kolejna część, żeby zobaczyć, jak oni chodzą do szkoły. To w ogóle musi być ciekawa też szkoła, prawda? Mam nadzieję, że będzie kolejna część. Jak wygląda religia? No, pewnie trochę inaczej niż klasyczna religia. A jest etyka? Nie wiem, no tego jeszcze nie wiemy. To zobaczymy, jaki świat stworzy dla nas pani Katarzyna Berenika Miszczuk. Bardzo pozdrawiamy Katarzynę Berenikę Miszczuk, żeby zrobiła nowe książki, bo nam już się nudzi. Dziewczyny, jest jeszcze cały zapas książek, których nie przeczytałyśmy. Ale pani Katarzyna, fajne. Tak, bardzo nam się podobała ta seria i bardzo prosimy o więcej. Prosimy o więcej. A kto mała... bohater w tej części był waszym ulubionym? Gogusia. Gogusia. Dlaczego? Dąbrówka. Fajna jest. Dąbrówka? Dąbrówka to taki, ona się pojawiła, nie wiem, raz albo dwa w tej książce. Aha. Ona jest taka urocza. No urocza, malutka dziewczynka. Nie, ona właśnie lubiła noże. Ona ciągle, tak, ona kochała noże. O, to jest taka mroczna, no trochę. Tak, no. W poprzedniej części też były, nie będziemy spoilerować, ale przeczytajcie, bo w poprzedniej części to właśnie Dąbrówka jest główną bohaterką i bardzo ciekawe rzeczy dzieją się tam z Dąbrówką. Pewno. A teraz Dąbrówka noże? O, to jest... Coś jej tam zostało po tych demonach. Może. Może, albo raczej na pewno. Może. No, kolejny tajemniczy świat słowiańskiej mitologii, także bardzo Wam polecamy. Dużo. A jeszcze jedna ważna rzecz, że jakby w drugiej części oni szukali opiekunki, ale taka ich wcześniejsza opiekunka, jak to się przeprosiła, bo jedną taką obraziła. Pamiętam, opiekunkę. Tak. Pamiętam. No i ona ją przeprosiła i ta opiekunka taka, to była taka babcia, zgodziła się być właśnie u nich. I się opiekowała Dąbrówką i Tosią. A, czyli jednak została. Tak. Ale fajnie im było. No, super. Czyli jeszcze jest opiekunka bohaterką tej książki. Chciałybyście, dziewczyny, żyć w takim świecie, gdzie... Tak. Nie. Tak. Nie. Gdzie tak. są demony nie. i tak. można sobie przywołać demona? I ty byś mleczkiem. Była, a ty byś była... Szeptuchem. Szeptuchem, a tata by był... No tata by był... Ty by pewnie siedział na plaży i nic nie robił. I prosiłby Boga Dlaczego Słońca, myślicie, że ja bym była szeptuchą? Nie wiem. I prosiłby Boga Słońca, żeby podkręcił temperaturkę w zimę. A może. Może tato byłby takim kapłanem Boga Słońca. Tak. No. A ja bym była, nie wiem, czy szeptuchą. Nie, byłaś kapłanką Boga Wkurzajka. Wkurzajka? Jest taki Bóg Wkurzajka? Nie wiem, ale na pewno taki jest. Albo a Maja teraz ma takie rozpuszczone włosy i wygląda jak jakiś taki demon, jakaś wila na przykład. Wkurzajka. Jak jakaś wila z tymi włosami. Tak tutaj pasuje mi na taką wilę. O, wila, to ważna poza w tym. Wila. No i czy tak. Wila, no wkurzajka. Ja mama byłaby wkurzajką, tak bym miała nową funkcję w mitologii słowiańskiej. Wkurzajka. Ja bym była demonem wkurzajką. Tak. Cokolwiek to znaczy, nie będziemy Wam teraz tłumaczyć. Czy byś wszystkich wkurzała? Dlatego muszę się dzisiaj dobrze zrelaksować, a żeby się dobrze zrelaksować. To musimy zakończyć ten odcinek. Tak, zakończyć ten odcinek, plus muszę wysłać dzieci do babci. Dziewczyny muszą pójść do babci. O, fajnie! Jako matka wkurzajka postanawiam zakończyć ten odcinek. Dziękujemy Wam bardzo i do usłyszenia następnym razem. Pa!